Crossfire jest z projektem, który tak naprawdę dla nas był niesamowitym wyzwaniem ze względu na współpracę z klientem, ponieważ pierwszy raz mieliśmy styczność współpracować z firmą Smilegate. Trochę chcieliśmy odejść od takiej liniowej narracji, takich scen przyczynowo-skutkowych, gdzie ktoś kogoś tłucze mieczem po głowie albo celuje, potem strzela, a potem ucieka. Ja strasznie lubię takie projekty, kolaże montażowe. Film ma bardzo teledyskowy klimat i styl. I miał taki styl od samego początku, bo właściwie tak się narodził ten koncept. Słuchałem muzyki, słuchałem jakiegoś kawałka od Imagine Dragons, która też jakby służyła za taką referencyjną muzykę bardzo długo w procesie. Tym trudniejsze stało się zadanie kompozytora. Damian wykorzystał pierwotnie do montażu piosenkę Imagine Dragons. My rozważaliśmy bardzo utwór z wokalem w pewnym momencie, ale klient tego wokalu nie chciał, także trzeba było zmieścić w tej warstwie instrumentalnej taki sam przekaz emocjonalny, jak był w utworze z wokalem. I to jest pewna misja dla kompozytora, to zawsze jest trudniej, gdyż wokal, głos ludzki, na pewno będzie tych informacji zawsze najwięcej. Mock-up to jest takie dziwne miejsce, gdzie przebierasz facetów i kobiety w czarno, obcisłe stroje i szczytujesz z nich ruch. Tych ujęć było strasznie dużo, bardzo krótkich, zerwanych, w związku z czym nagraliśmy jakieś setki chodów, nie wiem, kucnięć, wymierzenia z broni, strzelania z broni, mierzenia z karabinu snajperskiego. Mamy taki olbrzymi karabin snajperski, baryt, replikę oczywiście w studiu, więc fajnie używać takich gadżetów. Kamera z ręki, jakby naturalistyczne, realistyczne ujęcia, nie stylizowane. Wykonujemy praktycznie w całości w naszym domowym studiu. Czas realizacji projektu był bardzo krótki, bo mieliśmy na to około 4 miesięcy, a film, jak wyszło nam ze scenariusza z Ripomatiku, miał ponad 100 ujęć, zawierał około 90-100 asetów, w którym zawierały się zarówno postacie, pojazdy, wszelkiego innego rodzaju propy jak bronie, więc jakby termin był bardzo, bardzo ciasny. Ulubioną sceną będzie chyba początek filmu, czyli cała ta zamrożona scena slow motion, w której ten świat nieruchomy w czasie zwiedzamy naszą kamerą. Jest taki moment, w którym jesteśmy bardzo blisko strzelającej postaci. I mamy zbliżenie, jak próbuje strzelać i te łuski, dym, krople, cała atmosfera, chyba najbardziej to mi się podoba. Sposób, w jaki została zrealizowana przez zespół, perfekcyjnie, po prostu jakby z fotorealistycznie, z taką ilością detalu, że ona jest po prostu satysfakcjonująca dla widza.